strony Adam i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy taki jakby challenge, że mama kupiła w Carrefourze różne rzeczy. Nie wiem, czy niektóre są dla bobasów, ale jedną jest chyba chlebek. Wąchałem się i mama mi zdradziła już jedno. I to jest challenge, że muszę zjeść i zgadnąć, co jakby tak jem. I ile szans ustalamy? 3. Dobra, i będę musiał mieć bananę piracką na oczach i na piratem. Kocie, pomożesz, tak? Tak. Nie nam na każdym odcinku pomaga. Będę tak na oczach. Może jak widzę, jakby mnie zainfekował Venom. No dobrze, to teraz ja pokażę widzom, co będziesz dostawał do próbowania. Ja się boję. I za chwilkę zaczynamy wyzwanie. Będzie dobrze. Tak wyglądają przygotowane przeze mnie produkty dla Adasia. Mamy tutaj dwie pyszne kaszki. Specjalnie wybrałam takie smaki podobne troszkę do siebie, czyli kaszkę z bananem i kaszkę manną. Już tutaj te kaszki przygotowałam do testowania. Mamy tutaj też mus, który też bardzo lubię, ale no, zabawa polega na tym, że ma poznać smak. Mamy też dwa słoiczki gerberkowe, jabłuszka oraz marcheweczkę. Do tego mamy jeszcze poważniejsze tematy. Masło orzechowe, nutelle. Dżem truskawkowy może się wydawać łatwym wyzwaniem, ale mamy też truskawkową galaretkę i te dwa produkty mogą się mylić. Do przetestowania mamy też coś, co Adaś pił jako dziecko, bardzo lubił. Mamy tutaj bobofruta. No i zobaczymy, czy zgadnie, czy rozpozna smaki przede wszystkim. To jest jabłko, marchewka i morela. Zobaczymy, ile smaków zgadnie. To będzie trudne. Mamy też serek waniliowy. Może go nie pomyli z kaszą. Specjalnie nie jest za zimny, żeby nie podpowiadać. No i mamy tutaj coś niby prostego, ale jednak no, zobaczymy, czy Adaś sobie z tym poradzi i zgadnie. Trzymajcie za niego kciuki. Start. Mam już przygotowane tak tutaj rzeczy ja na stole. Nie, naprawdę. Gdzie jest kamera? Gdzie jest kamera? Pewnie tu. Tutaj, słuchaj mojego głosu. Jestem tutaj. Dobrze, jak widzicie, mam przygotowane wszystkie rzeczy do testowania dla Adasia. Przygotowane mam też łyżeczki. Kot już nam próbował się dobrać do tych smakołyków. Pod chwilę po prostu nieuwagi wystarczyło. Ale czuję romlecza. No widzisz. Ciekawa czy jestem, czy po smaku go poznasz. Dobry wechmasz. Myślę, od czego by tu zacząć. Może zaczniemy od takich rzeczy... No, takich rzeczy. Takich rzeczy smacznych. Żeby było miło. I teraz tak, ja wiem, która z tych rzeczy jest która, który to jest smak, bo tam jak przygotowywałam, to postawiłam je w odpowiedniej kolejności. Więc uwaga, do mnie się odwróć, otwórz dzioba. I pierwsza rzecz. Co to może być? Smakuje jak takie suche. No trochę nam może za długo postało, wiesz, i trochę się zrobiło bardziej... Suche, takie no nie ryżowe, znasz takie... To jest kasza, dobrze? Dobrze, dobrze. A która kasza? Jaki ma smak? Taki banan, coś koło, według mnie coś tak banan strawberry. No banan, dobrze powiedziałeś za pierwszym razem, nie, świetnie. No to teraz jeszcze jedną rzecz dam ci do testowania, nie wiem czy nie za dużo, ale no dobra, dasz radę. Kolejna kasza. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy poznasz jaka, bo dawno jej nie jadłaś. Taka trochę... Nie podglądaj mi tu. Nie podglądaj mi, czy taka ziarenkowa jakby. Ziarenkowa, no kasza manna. O, a ja nie lubię kaszy manna. A ja bardzo lubię. No dobra, teraz następna rzecz, uwaga. Rondlecz. No, to było proste. Chcę więcej! Chcę więcej! Dobrze, po odcinku wszystko to zjesz, nie ma problemu. Tak, na pewno. No, to teraz... Teraz... Może niektóre rzeczy będę dawała ci dwa razy, tak dla zmyłki. Będzie śmieszniej. Czekaj, wezmę sobie nową łyżeczkę. Trochę mi tak ciężko jedną ręką to ciapnąć, ale może się uda. Udało się.
jedzenie. Dobrze? No, jaki smak? Chyba wiśnia. Nie. Truskawka? Tak. Strawberry. Może dam ci spróbować jeszcze, proszę. Niam. To był dżem. No, poznałeś? Inna konsystencja. Tak, inna konsystencja. No i czuję się ręko. Mhm. To może dżem truskawkowy. No tak, właśnie, to po ziarenku się zorientowałeś. Mniam. No dobrze, no to teraz... Musiałam pokazać widzom, co dostajesz. Proszę. To jest kilka z... Znaczy nie, tutaj nie ma kilku smaków. Jest jedno. No a jaki? Jakiś deserek jabłkowy, coś z jabłkiem. Bardzo dobrze. Gerber jabłuszka. Jeszcze w zerówce nie miałam kanału na YouTube, to mi nie smakowało, ale teraz to... No zobaczymy, co powiesz na ten temat. Czy ci będzie smakowało. Nie mogę wypluwać. Nie możesz wypluwać, nie ma gdzie. Proszę, otwieramy buzię. Minę masz nie tęgą. Jak ci to smakuje, kochanie? Coś z dynią. Nie. Bobo frut. No nie. Gerber znowu. Gerber, tylko jaki smak? Chcesz jeszcze jedną łyżeczkę, żeby... Malutko ci dam. I bananowy. No gdzie? No gdzie? Nawet nie leżało koło banana. Dawaj buzię, dam ci jeszcze odrobinkę. O. Może powąchaj. Czy to jest niepodgrzane? Nie. Niepodgrzane, to fakt. No. To jest mój ulubiony gerber. No nie jest to twój ulubiony chyba. Ciężko powiedzieć, weź sobie jeszcze troszeczkę i... To jest spaghetti. Nie. Zupka pomidorowa. Nie, kochanie. Poddajesz się? Tak. Marchewka. Co? Gerber jak marchewka. No nie. No. Już nigdy tego nie... Na czymś cię złapałam. Jaki sukces. To teraz będzie, o. To będzie to, ale przyłożyłam sobie specjalnie do pojemniczka, żeby Adaś nie poznał. Proszę bardzo, a? Miam! Mus truskawkowy! Nie. Dwa składniki są. Banan i truskawka. Nie. Co to z tą truskawką masz? Może ten dżem ci jeszcze w buzi siedzi? Banan. Tak. I? Banan i... Jeszcze łyżeczkę? Tak. Jeszcze. No, banan i? Mniam. Mniam. No, lubisz to mniam, to fakt. Już było coś o takim smaku. Frytka. Nie. No, połowicznie zgadłeś. To nawet ci jestem w stanie to... Kalafior. Teraz będzie łatwizna, prościzna. Ale tak dzielnie sobie radzisz, to ci dam. Teraz będzie ta łatwizna, prościzna. Proszę bardzo, wędruję. Mniam. Nutella. Nutella. Chciałam powiedzieć masło orzechowe, ale to jest Nutella. No to teraz łatwizna, prościzna. Otwiera znowu buzię. Wiem, co to. Nie, wcześniej wiedziałem, masło orzechowe. Nie jestcie samego. Wszyscy demonstracyjnych, to samo masło orzechowe nie można jeść. No, to teraz jeszcze na koniec mam dla ciebie coś do picia, ale to musisz się tu schylić, żebym ci trafiła słomeczką. Proszę. Wiedziałem, że będzie bobowo. No, to teraz zgadnij smaki. Jakie to mogą być smaki? Możesz sobie jeszcze popić, jak chcesz. Oczywiście smak bobofruta, czyli coś z... Mogę pić bez przerwy? No musisz powiedzieć nam, co to są za owocki. Lub warzywka, bo mogą być też warzywka. Podotykać. No po dotykaniu chyba nie zgadniesz. A chyba morela, czy... No poczekaj, przeczytam, bo już zapomniałam. Dobrze, jest morela. Myślałam, że z tym będziesz miał problem. No się tak smakuje tak morelą. Morelą, no to super. No to jeszcze dwa składniki.
Są jeszcze dwa. No tak, proszę, duży. Możesz sobie jeszcze popić, jak chcesz. Marcheweczka. Dobrze. Bo zawsze mam marchewkę. No proszę, chcesz jeszcze? Chyba ci się pić chciało. Dynia. Nie, dynia. No, morela, marchewka i co takie jest jeszcze dobre do soczków? Takie dobre do soczków? No. O, pomidorek. Ja lubię sok pomidorowy. Wiem, że lubisz sok pomidorowy. Nie, nie, no to jest owoc. Pomidor to owoc. Mm. A to jest taki owoc, rasowy owoc, co się nikt nie pomyli. Co to może być? Pojawiło się już w teście. Hmm. W teście co się pojawi? Czy to naprawdę to banan? Nie. Truskawka? Nie. Kalafior? Nie. Poddajesz się? Tak. Jabłko. Jabłko, marchewka, morela. Nie rozlej. No dobrze, to jeszcze mam dla ciebie do stestowania deserek. Tylko próbuję znaleźć w tym deserku taki kawałeczek, o, który byłby dobry do naszego testu smaku. Wszyscy widzą? Wszyscy widzą. Dobrze, to teraz weź, proszę, dziama. Tylko przełknij i dopiero nam powiedz. Lubisz. A jaki smak? Truskawka. Brawo, mistrzu, zdejmuj opaskę. No, proszę bardzo, tak wyglądało twoje testowanie. Miam, miam. Co było najlepsze? Wiadomo. I jeszcze ten jabłuszkowy gerber i dżemki Nutella i masło orzechowe i mus. A co było najmniej smaczne a dla ciebie? Czego? A co to jest? To jest kasza manna. Co? Kasza manna. A obok jest kasza bananowa. No, to teraz trzeba będzie to wszystko zjeść, kochanie. Kolacja gotowa, podano do stołu. Może następnym razem zrobimy z takimi właśnie warzywnymi rzeczami i owocami, co? I będzie kalafior. I brokuła. I brukselka. Nie lubię tych obu rzeczy. No, wcale nie. Kiedyś bardzo lubiłeś brukselkę. No wiem, ale już nie lubię. A skąd wiesz? Spróbujemy. Stestujemy. No dobrze. To co? Ja jem. To przełknij i się będziemy żegnać chyba, co? Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie łapki w górę, subskrypcji i zadzwońcie dzwonem. Dziękuję za oglądanie. Ja teraz muszę się najeść. Pa!